Dzień dobry. A teraz będzie film o drewnie. Przyniosłem do domu takie eksponaty, ponieważ bardzo zastanowiło mnie to drewno, te kawałki. O co chodzi? Już wam mówię, dlaczego mnie zastanowiło. Nigdy się z takim drewnem nie spotkałem, nigdy w życiu. Ponieważ zawsze widziałem drewno i dotykałem, które miało właśnie takie wiory. Tak się ciągnęło, się takie wiory, tak? A to drewno, które wczoraj sobie moją maszyną ja połupał, zastanowiło mnie tym, że jest strasznie kruche i nie ma kompletnie żadnych wiorów. Pokażę wam z boku, tak wygląda kora od jego. O tak. A te drewienka są zupełnie inne z kory. To są o takie. I te żółte, takie żółtawe. To jest bardziej brązowe, a to jest żółte. Otóż kora zeszła, no to wam nie pokażę. Ale mogę inny eksponat zaraz przynieść. Ale to nie jest istotne. Bo mnie to zastanowiło, bo to jest rzadkie moim zdaniem. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Jak skała w Jeruzalem. Jak skała to jest zrobione, jakby woda tutaj wyżłobiła wszystko. I tu nie ma żadnych wiorów. Czy ktoś z was wie, jak się nazywa to drewno? Ponieważ mnie bardzo to zaciekawiło. Zobaczcie. Na pewno jest to w miarę twarde. Jak tak palcem spróbuję, powiedzmy, coś tutaj wygrabić, no szłoby, ale jest w miarę takie stabilne. Widzicie, no da radę odłupać jakieś tam małe wiórki, ale to jest zupełnie inna struktura jak ta. Na pewno wielu z ludzi was wie, co to jest, ale ja po prostu się nie spotkał nigdy z tym drzewem. Tak, na pewno w lesie tak, ale na pewno nie otwierałem. No w lesie nie otwieram drzew i nie patrzę, jak są zbudowane w środku. Jeszcze raz tutaj pokażę wam, zobaczcie, jakie ciekawe drzewo. Nie ma takich wiorów jak tutaj, prawda? Tylko jest z jednej materii, tak jakby z plasteliny zrobione. Bardzo ciekawe drewno. Napisz tam w komentarzach, jak się nazywa takie drzewo. I to jest to samo, o. To też jest to samo.